Pani mu nałoży tam naleśniki. Jezus Maria, Antek, wstawaj! Mati jest super, kitwa jest czaderskie, insta w opisie. Jeżeli kiedykolwiek zapytalibyście się mnie, Mati, twoja ulubiona gra, taka najlepsza na świecie, lepsza niż Skyrim, lepsza niż GTA, lepsza niż Red Dead Redemption, lepsza niż The Last of Us. Pytacie się mnie, a ja wam mówię z bomby, Bad Guys at School. Bad Guys at School! Zdajcie sobie sprawę, co to jest za gra. Jeżeli nie, za moment zrobimy małe tour de school, tour de szkoła. Wokół szkoły i będzie fajnie. Od czego tu począć? Samo logo zachwyca nas jakością, wykonaniem, świeżością. Odkryciem roku jest dla mnie ta gra. Odkrycie roku, Bad Guys at School. It's back to school! Time to build a new name among students! Jesteśmy sobie w szkole, moi drodzy. Jesteśmy w szkole, w której są bad guysi, czyli źli ludzie. Bad guys will help you giving you 5 missions per day. Be careful not to get caught by the teachers during your missions. Czyli to jest coś takiego, basically the bully. Ta gierka od Rockstara. Przeglądaj sobie miasto i kupuj jakieś tam itemki, żeby pomóc sobie w misjach, żeby w ogóle je przejść, byczku. I mamy dzień pierwszy. No i powiedzcie mi, że to nie jest najlepsza gra świata. No może nie wygląda czadowo, ale w zasadzie nie wygląda też jakoś bardzo źle. Chodzenie? Ej, chodzenie jest lepsze niż na przykład w Falloutie. TBH? To, że on się tak przekręca gibko? Ej! Zajebiście się przekręca. Jeszcze jakby można było zmienić czułość na przykład przekręcania myszką, to byłby totalny sztos pogers.pl. Ale dobra. To jest jakiś frajer. Mogę jakoś... Ty, no sprzedałem mu kopa, dobra, jeżeli to nie jest najlepsza... O, ten wygląda jakby chciał mi wlać. Ty, frajerze. O, pal wroty, no. Na kolana przed swoim panem, okej. Sklepię tego chłopa i zobaczymy, co się stanie. A, mogę go podnieść. Dobra, pal wroty. Chodź tu, kurde. Chodź, kościół. Miałeś kiedyś spłuczkę w fontannie? Nie wydaje mi się, ale właśnie będziesz miał. To nie wyszło za bardzo, ale dobra. W takim razie robimy challenge. Oj, nauczyciel mnie zobaczył. Fuck! Nauczyciel mnie goni, kurwa, jakim sprintem. Dobra, łap go, frajerze. Pieniądze mu wypadły. Dawaj siano. Okej, jest problem, bo nauczyciel mnie goni. Czy może pierdzielnąć go samochód? Dobra, jest skok, przeskoczyłem. Dobra, nauczyciel mnie zostawił. Nie zostawił mnie. Cholera, jaki szybki, nauczyciel świata najszybszy. To Usain Bolt chyba jest. Nauczyciel WF-u, mam wrażenie. Dobra, musimy jakoś się go pozbyć. Czekaj, myślicie, że ja mogę sklepać nauczyciela? Dobra, dawaj na... O, kurde. Spójrzcie, zamknęli go w kozie razem ze mną, bo go zabiłem na śmierć, rzuciłem go, ej. Kościół. Dobra, niechcący mu walnąłem hita tutaj w czoło. Najmocniej pana przepraszam. A to jakieś zeszyty są? Co to jest? Mogę jakieś interakcje prowadzić z tym? A, mogę sobie siedzieć jak król. Dobrze, dobrze. Zakręcić globusem mogę. Coś ukradłem. Okej. Okay. Nie ma tego złego. Czy mogę sobie porozmawiać z tobą? Siema. Oż ty w życiu. Dobra, wyrzucę go. Do pokoju nauczycielskiego. Nie ma... No przecież nie chciałem! Kurwa, mać tam. No zostaw mnie. Skąd wiesz, że to ja? Dobra, zaraz biorę gaśnicę i dostanę przez łeb ten nauczyciel. Nie ma co. Albo piłką. Dobra, coś tutaj jest. Lina. Dobra, biorę linę. Co ja mogę zrobić? Kurwa, no goni mnie, chłopiec niesamowicie szybki. Ej, to jest najlepsza gra, w jaką w życiu grałem. Sieba, weź ten nauczyciel mnie goni. Kurde, nie posłuchał się. Dobra, co tu zrobić? Szybko. Musimy tam się udać, gdzie strzałka pokazuje, ale goni mnie ten skurwol. Chłopiec niesamowicie szybki, czy mogę się schować? Nie. Wygląda na to, że nie. Okej, okay. Oni dadzą mi questa i zaraz coś zrobimy z tym. Dobra, chodź kurwa, ktoś ze mną. Proszę, czemu ja nie mogę go podnieść? O, znudziło mu się. O, ten sprint. Jezus Maria, pal wroty, gostek. To wygląda jakby ten mnie śledził, tamten co stoi za fontaną, ale jednak gituwa. Gituwa.pl, nic ode mnie nie chcą. Siema. Tag five walls. Dobra, czyli teraz musimy to zrobić. Musimy po prostu stagować 5 ścian w szkole i to jest nasze zadanie. To nie jest proste zadanie. Na pewno nie jest proste, ale pytanie, gdzie znajdziemy pracownię muzyczną? Dobra, classroom A, classroom B. No to dużo mi to nie mówi, czy to jest B, czy nie, ale to jest raczej matematyczna sala. Dobra, zabrałem kredę, nie wiem po co, ale to jest jakiś prank, mam wrażenie. Co tutaj jest? Tu jest kibel.
Go Cups, tu też jest jakiś kibel. Po co tyle kibli? Czemu one są wszystkie otwarte? What the fuck? To jest zeszyt? Mogę to wziąć? Nie, nie mogę wziąć. Classroom A. Okej, czy to jest pracownia? Cholera wie. Cholera wie. No widzę, tutaj trzeba spaintować, ale gościu, ja nie mam pojęcia, gdzie znajdę pracownię taką. Reading room. Dobra, wiem, że to jest dosyć ryzykowne. Myślisz o tym, co ja? O mój Boże. Przejechałem. Przejechałem ich. Dobra, mam nadzieję, że nikt mnie za to nie złapie. Mały taki przejazd po nauczycielu oraz po koledze. Siemanko, troszkę cię spłaszczyło. Nie ma tego złego, zaraz się odprostujesz. Już nie będziesz minimajkiem. Dawaj, no wstawaj, nie udawaj. Wiem, że to nie jest tak źle. O, super. Już żyjemy z powrotem. Okej, to jest napisane, że to jest dormitorium dziewczyn, to jest dormitorium chłopców. Czyli tutaj na pewno nie będzie żadnych pracowni. Na pewno nie będzie też pracowni muzycznej. Też nie wygląda to raczej stołóweczka, dobra. Ale wiemy, gdzie jest stołówka. Jak będzie trzeba, to będę wiedział. Kościół, idziesz ze mną za karę. Idziesz ze mną. Pani mu nałoży tam naleśniki. Jezus Maria, Antek, wstawaj! Antek, chodź, idziemy. O Jezu, idzie nauczyciel, dobra, Antek, idź tam. Nie zobaczył tego nauczyciela, mam nadzieję. Szybko ucieczka. Antek, nie poskarż się, proszę. Okej, pójdźmy tutaj, na górę. Może na górze będzie. O, o, o! Computer class, principal's office. Czy to jakieś, kurde, do jakichś poważnych rozmów. Chemistry class, no. Music class, dobra, mamy pracownię muzyczną. Biorę sobie stąd wszystkie rzeczy. Okej, mam dwa spreje. Pytanie teraz najważniejsze. Czy dwa spreje wystarczą? Jeżeli nie, to się wkurzę i ty będziesz robił wyskakówę, gościu. Ja ci obiecuję ci, ale jesteś za mały chyba, żebym ci wyskakówę zrobił. Ale no, no, ktoś musi stąd wyskakówę zrobić i będę to w tym odcinku ja. Dobra, gitara. Okej. Jak mam je stagować? Przecież je stagowałem. Jak jeszcze mogę je stagować? Okej, liczy się. Nauczyciel, na szczęście jest ślepy. To jest nauczyciel nie wiem czego, kurwa, bo nie widzi, co ja robię. Dobra, uciekam. Nie mam sprayu w ręce, zostawcie mnie. Ty, jeżeli sprzedasz, ostrzegam. Dostajesz po oczach, jeżeli sprzedasz. No, napiszę tutaj. O Jezus. M Z Buziaczek taki będzie. Pięknie, pięknie. Podpisałem, podpisałem. Dobra, pypy rypy, idziemy dalej, jak gdyby nigdy nic, jakby co to nie był, to co myślicie, to był początek po prostu rysunku i w ten sposób się najlepiej zaczyna twarz psią. Psia twarz właśnie w ten sposób powstaje, ale nie miałem więcej czasu ani sprayu, żeby się tym zająć. Na szczęście jestem po godzinach Spider-Manem, więc jak coś, to ja potrafię wyskoczyć zajebiście. Okej, ostatni nam został szprejarz. Ostatni szprejarz. Tylko ten idzie tutaj nauczyciel najwyżej. A, i to jest już zrobione. Cholera! Ty, no mogłoby to nie pokazywać tych już zrobionych, co? Byłbym wdzięczny, ale tam chyba nie robiłem. Wygląda na to, że tam powstanie ostatni graficiarz w tym miesiącu. Miejmy nadzieję. Co za to dostanę? Tego nie wie nikt, więc napiszmy... Die... Dy... A... I... L... I... K... E... Daj lajka. Daj lajka pod tym odcinkiem, wariacie. Dobra, rozumiem, że tą kredą będę też mógł coś zrobić, ale pytanie, czy ja mogę porwać tę panią, na przykład siema. Siema Angelika. Nie wiem, nie mogę chyba jej porwać. A też nie będę sprawdzał, czy mogę ją bić, ale na przykład na grubolu sprawdzę. Chodź gruby. Ty gruby się ze mną tłucze, nie masz szans grubolu. Ale ci kompo sprzedałem, dobra. Elo, 3, 2, 1, buła. Gruby leży. Dawaj hajs, gruby. Jak nie dasz hajsu, to biorę tego. Idziesz ze mną. Dobra, na szczęście jestem pudzianem, mogę podskoczyć sobie. Widzicie jakiegoś nauczyciela? Dobra, tam idzie, ale mnie nie widzi. Dobra, idziemy stąd. Cholera, nie trafiłem. Jezus Maria, przepraszam, Antoś. Wstawaj, 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 Antoś. Antoś, no nie sikaj, chodź, idziemy, będzie fajnie, obiecuję. Idziemy, Antek. I teraz za 1000 punktów. Zajebiście, Antek. Pozdrów tam mamę. Dobra, jakie jeszcze zadanie mogę dostać tutaj od chłopaków? Halo chłopaki, chłopaki, chłopaki. Użyj gaśnic pięciokrotnie na studentach. Czy to jest student? Nie wygląda, ale wygląda jakby chciał dostać takim przedmiotem prosto w zęby. Czy ktoś się spryje, jak ja sobie to wezmę? Nie, no bo po co? To normalna rzecz. Studenci tak robią. O mój Boże, palisz się, Ania. Palisz się.
Ty też się palisz, Wojtek, łap. Nie ma... O, dobra, czy on mnie... Kurwa, macie. Uciekaj, pal wroty, gościu, pal wroty, ty też pal wroty, uciekajcie stąd. Palcie wroty, ty gościu, pal wroty też stąd. No, elo, ty to jest jakiś chyba szef. Odblokowałem deskorolkę. Palcie wroty, palcie wroty, palcie wroty. Ty, goni mnie jakiś frajer jeszcze, pompka, ty. Gościu, ty nie poniosło cię przypadkiem? Więc uważajcie tutaj sobie. Ty też? Pip. No i co myślisz, że mi zrobisz? No łap się za ten łeb. Pip, pip. Ty! Ale teraz se przegibałeś. Walę cię na łeb. Myślisz, że jesteś starszak, to se poradzisz? Aż się Antosiowi oberwało przez przypadek. No. Dawaj siano, dawaj całe siano, które masz. Nie obchodzi mnie to. Nie wiem, ile mamusia ci dała kieszonkowego. No ale wystarczająco, jestem szczęśliwy, trzymaj się. Dobra, ostatnim questem dzisiaj, moi drodzy. Ostatnia rzecz, jaką dzisiaj zrobimy, to będzie wrzucenie papieru samolotowego, a raczej samolociku papierowego do dormitorium dziewczęcego. Takie jest zadanie, ale sobie poradzimy. O cholera, to tak. Nie wyszło, dobra. Teraz się uda. Zostały dwa. Trzymajcie kciuki, bo to sterowanie jest troszkę cięższe niż się wydawało. Elo. Udało się. Plus 5 do respektu, gościu. Plus 5. Jednak myślałem, że to troszkę dłużej potrwa, więc jeszcze coś sobie tutaj zerkniemy. Nie martwcie się. A w ogóle dajcie znać, czy byście chcieli to w wersji online, bo jestem w stanie to zrobić. Ty, tutaj baseball można normalnie znaleźć. To jest baseball? Nie, to jest kreda. Kredą możemy coś pisać. O cholera, dawajcie sobie coś tutaj, wejdziemy do jakiejś pracowni, zrobimy pranka. Ty, może baseballa znajdę tutaj gdzieś, tak by the way. O, proste, że tak. Dobra, biorę baseballa. I nie wiem, który to jest samochód dyrektora, ale na pewno sobie poradzimy. Co do mojego pranka, no to obiecałem, że będzie prank. Patrzcie na prank w pracowni komputerowej. To jest do rzutnika, albo ewentualnie to jest do tego, żeby pisać mazakami, a my napiszemy kredą. Pan... O Jezu, nie wyszło. Pan... Od... Fuck, jak się tu pisze, jakby co to jest o? A to jest dy. Od... Może tak będzie łatwiej. Pan od... Infy... Jest... Głupi... 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 Elo! Prank się udał, uciekamy. I na koniec szybka rozwałka. Elo, Spider-Man. Dawać. Takim się wozi chłop? Żałosne. Smash up principal, carry with a baseball bat. A mogę po prostu wjechać w coś tym samochodem? Ty, to nie działa. Próbuję to rozwalić. O Boże. Jezus Maria! Aż przyjechała policja, dobra. Palimy stąd wroty, ludzie. Nie mówcie nikomu, że to byłem ja. Zostawcie łapeczkę w górę, jak wam się ta chora gra podoba. Dla mnie jest śmieszna. Będziemy się bawić dobrze, mam wrażenie, przy tym. I widzimy się już niedługo. Pa, pa.